W regionie to nawet sobie nie przypominam, żeby ktoś organizował coś takiego. Drużyny zgłaszają się same, już mamy tydzień, dwa tygodnie wcześniej, jak tylko ogłosimy, to już oni pytają, kiedy rusza liga, bo chcą być. Tu ludzie czekają na to. Dzisiaj rozgrywana jest trzecia kolejka zimowej, jak słychać bardzo głośno, zimowej ligi piłki nożnej halowej. Jest to dziewiąta już edycja, organizowana w Kołeczach Kościelnych na tej hali. Co roku cieszy się dużą popularnością te wydarzenie. Przyjeżdżają zespoły z okolicznych gmin, ale też z okolicznych powiatów. Mamy drużyny z Zambrowa, przyjeżdżały do nas drużyny nawet z powiatu Ostrowi, z Ostrowi Mazowieckiej, więc jak najbardziej jest już to, ma to już swoją markę. To jest fajne też wydarzenie dla lokalnej społeczności, bo mamy tutaj kilka drużyn z Kulesz. Także no, rozwijamy się na sportowo. Liga pierwsza, wiadomo, to jest liga taka no, topowa. Druga liga to jest taka bardziej amatorska liga dla wszystkich. Tak? No i ktoś, kto zaczyna grać, zaczyna od tej drugiej ligi, dorośli, mówię o dorosłych. No i każdy może awansować do pierwszej ligi. Jeżeli no dobrze tam się spisuje drużyna, to może awansować, bo w każdym sezonie dwie drużyny spadają z pierwszej do drugiej, dwie awansują z drugiej do pierwszej. Jeśli chodzi o trzecią ligę, tą młodzieżową, no to jest dla nas taka najcenniejsza liga w zasadzie. Bo tutaj chodzi o aktywizowanie tych dzieciaków i o to, żeby ich ściągnąć na treningi, nawet, które też prowadzimy w naszym klubie. Trwa to do lutego, tak? Tak, co piątek? Zwykle 3-3,5 miesiąca trwa nasza tak liga, bo tam jest no, tych kolejek kilkanaście, a później jest podsumowanie takie uroczyste, wręczenie nagród indywidualnych, grup drużynowych. Także no przede wszystkim to jest dobry sposób na spędzanie czasu wolnego i z tym zamiarem w ogóle ta liga powstała. To był nasz jakby takie przesłanie, żeby młodzież przede wszystkim miała jak spędzić ten piątkowy wieczór. Nie spędzała gdzieś tam w różnych tam przybytkach, nie siedziała przed komputerem, tylko żeby tutaj się zebrali, grali na boisku, ale też kibicowali na trybunach. No i myślę, że fajnie nam się to udało, bo tak jak tutaj Wiktor powiedział, dziewiąta edycja już, za rok mamy nadzieję, że będzie już jubileusz mały, co prawda, ale już dla nas to już ogromne wydarzenie ta liga. Także tu ludzie czekają na to. No. Klub sportowy Kuleszy Kościelne jest głównym organizatorem. Gmina Kuleszy Kościelne wspiera, funduje nagrody. No i też są sponsorzy, jak widać, bank spółdzielczy, prywatni przedsiębiorcy, także co roku mamy też nowych sponsorów. Przez dwa lata u siebie organizowaliśmy własną ligę, a w tym roku postanowiliśmy spróbować sił tutaj w Kuleszach. Dużo ludzi gra właśnie tutaj w Kuleszach, w lidze i słyszeliśmy dużo dobrego właśnie o tych zawodach, o tych konkurencjach, o tym wszystkim, co się tutaj dzieje. I postanowiliśmy, tak jak mówiłem, spróbować szczęścia. Liczymy na dobry wynik, bo mamy bardzo dobrą drużynę. No, po pierwszym meczu okazało się, że mamy duże szanse. Drugi mecz już nie był taki łatwy. No, także no, poprzeczka jest wysoka. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Tak naprawdę to tu w Kuleszach jest liga, a w regionie to nawet sobie nie przypominam, żeby ktoś organizował coś takiego, bo w Łąży mamy tylko ligę taką orlikową, a na hali tak naprawdę to tylko Kulesze na dzień dzisiejszy. Trudno było na początku, tak? Bo trudno było pozyskać, 9 lat temu, trudno było pozyskać sponsorów, ciężko było zebrać drużyny. Obecnie mamy już tak wyrobioną jakby markę na zimowej lidze piłki halowej, że nie wymaga to zbyt większych problemów. Oczywiście najtrudniejsze jest to, że osoby muszą swój prywatny czas poświęcić na to, żeby tutaj być, żeby zapisywać te drużyny, prowadzić statystyki, bo to wymaga od organizatorów, czyli osób jakby prowadzących te rozgrywki, największego zaangażowania. Poza tym sponsorów jest coraz łatwiej pozyskać, drużyny zgłaszają się same, już mamy tydzień, dwa tygodnie wcześniej, jak tylko ogłosimy, to już oni pytają, kiedy rusza liga, bo chcą być. Klub sportowy to jest grupa ludzi, 17 członków klubu, dorosłych ludzi już, którzy to nam pomagają organizować. To nie jest tak, że my tu jesteśmy sami. Tak, ktoś tak zajmuje się tam różnymi
aspektami, tak? Mamy też, tu trzeba wspomnieć, że mamy swoją stronę, która, na której są wszystkie ciekawostki, tak. Wyniki, wszelkie statystyki są na tej na stronie. Facebooku też i też ktoś musi to właśnie prowadzić. Druga rzecz, no to jest współpraca ze szkołą, tak, no bo my korzystamy z hali sportowej szkoły tutaj naszej podstawowej. No i oczywiście, no wsparcie gminy też jest ważne, bo to jest finansowanie nasze, samorząd nas finansuje, więc no głównie, nie tylko, ale... To główny nasz sponsor. Szukamy cały czas sponsorów, namawiamy i lokalnych tutaj naszych biznesmenów i nie tylko, staramy się gdzieś tam wychodzić poza, zresztą kolarze robią na tyle dobrą robotę, bo oni mają mnóstwo sukcesów, piłkarze na razie z zazdrością patrzą na sukcesy kolarzy, ale naprawdę no, myślę, że będziemy mieli coraz większe wsparcie też i finansowe, bo nie ma co ukrywać, no, bez finansów nie będziemy w stanie rozwijać. Tak. Hala sportowa, w której się znajdujemy od 2005 roku służy dla szkoły podstawowej, wcześniej dla gimnazjum, ale też dla lokalnej społeczności. Popołudniami są rozgrywki piłki halowej, piłki siatkowej, są treningi kolarzy. Też ten budynek jakby już wymagał pewnej modernizacji. Ostatnio zostało właśnie wymienione oświetlenie, więc też na energooszczędne, bo no, wiadomo, musimy oszczędzać też na energii, która poszła bardzo mocno w górę, ale dzięki tej wymianie oświetlenia warunki też się poprawiły i no, mamy naprawdę halę jedną z najlepszych w powiecie. Hobby, pasja, to niektórzy no tak. Naprawdę są w tej piłce zakochani, mimo że gdzieś tam nie grali zawodowo w klubach, ale i prezentują wysokie umiejętności i naprawdę po prostu lubią to robić. Naprawdę lubią to robić, lubią grać w piłkę. Zresztą my dobrym przykładem jesteśmy, bo gdybyśmy nie byli zwariowani na punkcie tej piłki, jeszcze dzisiaj graliśmy też w meczu. Jeszcze, mimo lat już słusznych, to jeszcze graliśmy dzisiaj też na boisku. Także. Dużo jest takich zawodników, którzy rok temu byli na trybunach tylko, a w tym roku już swoje drużyny zrzeszają się, swoje drużyny już tworzą i grają już tutaj w rozgrywkach. To jest dla nich jakaś tam... jakiś no, ten czas organizują inaczej, no, są odpowiedzialni za coś, no bo oczywiście muszą co piątek zebrać tą drużynę, to nie jest takie proste, to nie jest pojedynczy mecz, czasami ktoś ze składu wypada, to takie nauka też troszeczkę dla nich organizacji takiej odpowiedzialności. Także to fajna, uważamy, że fajna rzecz, więc dlatego to robimy. No. Za naprawdę niewielkie pieniądze robimy, naprawdę wydaje nam się, że... Ale trzeba tu podkreślić ten wkład taki społeczny, bo naprawdę tak, dużo jest tej pracy społecznej, bo nikt tutaj uposażenia... Dzisiaj jest 6 członków klubu. I tutaj. Nikt tutaj uposażenia za to nie pobiera. Którzy tutaj pomagają nam, tak? Krążą tutaj w koło, pilnują trochę porządku, wiadomo. Czyli cały ten piątkowy wieczór poświęcony jest lidze, piłce. Nasze żony muszą się z tym godzić, nie zawsze jest im łatwo, bo... Chociaż często nam pomagają. No. Mamy nadzieję, że po prostu znajdą się też, że to tak może nie skończy się. Tylko na tej amatorskiej kopalni. Mamy tu chłopaków, jednak... na których patrzymy z podziwem. Takich w wieku 15, 16, 17 lat i oni naprawdę na wysokim poziomie grają. Mamy nadzieję, że my ich zobaczymy w poważnej piłce. W poważnej piłce, w poważnych ligach kiedyś w przyszłości. A my będziemy taką satysfakcję mieli, że zaczynali tu u nas w Kuleszach Kościelnych. Także. Później jak kończymy, to też mamy wsparcie tutaj też chociażby koła gospodyń wiejskich naszego, Kulesianki, bo zawsze też jak mamy to kończące podsumowanie, to zawsze starają się nam pomóc. Tak. Gmina jest stosunkowo niewielka, jest najmniejszą gminą w powiecie wysokomazowieckim. Liczy niespełna lub nieco ponad 3000 mieszkańców, ale mamy klub sportowy, mamy ochotnicze straże, koło gospodyń. Te wszystkie środowiska, które są, rozwijają tę społeczność nie tylko tak na co dzień gospodarczo z tym, czym się każdy zajmuje, ale też pozwalają znaleźć dla siebie fajny czas, no, fajne zajęcie w wolnym czasie. Gmina Kuleszy Kościelne stoi rolnictwem, stoi sportem, stoi młodzieżą i tak naprawdę, jak widać, jeśli chcemy, możemy się rozwijać wszechstronnie w każdym kierunku. Wszystkim życzymy zwycięstwa, pozdrawiamy. Tutaj najważniejsze jest gra fair play i zapraszamy wszyscy byli cali do Kulesz Kościelnych na naszą ligę zimową.